Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear i też witajcie w elektronicznym samolocie Pipistrel Velis Electro. Także samolot napędzany prądem, tutaj nie mamy paliwa, nie mamy silnika spalinowego, mamy po prostu baterię. Także bardzo ciekawy samolot przy okazji. Tak go właśnie tutaj chciałem wam też pokazać, żebyście też sobie go sprawdzili i przetestowali. On jest jeszcze w wczesnej fazie deweloperskiej. W tym odcinku nie zajmiemy się tym samolotem. Może kiedyś zrobię dedykowany odcinek po ten samolot. Może jeszcze poczekam, aż tutaj deweloper go rozwinie, bo tutaj widzę, że jest wciąż intensywnie tam zmieniany kod. A wybrałem ten samolot dlatego, żeby pokazać domyślny autopilot we Flight Gear. A to dlatego, że domyślny autopilot we Flight Gear nie zawsze jest dostępny, bo to też zależy od danego samolotu. No a ten samolot jeszcze tutaj nie oferuje sam z siebie autopilota. Tutaj nie mamy w kokpicie autopilota, dlatego autopilot jest dostępny tutaj w menu. Mamy menu autopilot. Tutaj często w wielu samolotach to menu jest całkowicie zablokowane. No wtedy to oznacza, że autopilota trzeba korzystać tutaj z tego, co dostarczyli nam twórcy samolotu. Przeważnie wtedy autopilot znajduje się w kokpicie, albo też samolot ma tutaj swoje menu, gdzie też mamy, o tutaj na przykład ma autopilot, no to akurat ten oczywiście nie ma. Mówię akurat o przypadkach, gdzie twórcy samolotu zaimplementowali autopilota. Dobrze, także sobie włączę autopilota, mamy też do tego skrót F11. I włączę sobie pierwszą opcję i tutaj Wing Levels, bo mi samolot ciągle tańcuje lewo-prawo, a tutaj chcę też operować kursorem, a akurat steruję myszką, nie podpiąłem wolanta. Dobra. Także zobaczmy sobie te okienko autopilota. Mamy tutaj trzy kontrole, tak? Tak jakby trzy tryby, które umożliwia tutaj autopilot sterować naszym samolotem. Pierwszy tryb to jest heading control, czyli utrzymywanie kursu, tak ogólnie mówiąc. Kolejne opcje to jest utrzymywanie prędkości i utrzymywanie wysokości, czy też kąta wzbijania, czy też zniżania. Tak inaczej mówiąc, VNAV, czyli Vertical Navigation. No i tutaj każde z tych trzech trybów ma jeszcze swoje oczywiście opcje. To teraz jak chcemy dokładnie tutaj kontrolować dany tryb pracy autopilota. No ja tutaj sobie włączyłem pierwszą opcję Wings Level dla Heading Control. To oznacza właśnie, żeby samolot trzymał poziom skrzydeł, zawsze skrzydła poziomo, jakby z horyzontem, dzięki czemu samolot nie wejdzie nam w zakręty. Ale tutaj nie oznacza to trzymania żadnego konkretnego kursu, po prostu tylko trzymania poziomu skrzydeł. Czyli teraz jak przejmę Control, tu mamy joystick, tak, ja teraz będę ruszał o lewo, prawo i autopilot uniemożliwia mi tutaj właśnie wchodzenie w zakręty w ogóle w tej chwili. Tu mogę tylko sterować opadaniem czy właśnie podnoszeniem nosa do góry. I kolejna opcja to jest heading back, czyli po prostu trzymanie naszego kursu magnetycznego. Także w tej chwili mam wpisane 0, no i zobaczmy sobie, na północ będziemy lecieli magnetyczną, więc włączamy tą opcję i samolot wykręca nam na północ magnetyczną. Przyspieszmy trochę czas. Tutaj mamy wyświetloną też tak nasz kurs, nasz heading. Tylko tu akurat samolot wleciał na 11, 12. Tutaj też zauważyłem, że ten samolot akurat nam pokazuje kierunek geograficzny, a nie magnetyczny. A my wybraliśmy sobie magnetyczny. Żeby to sobie sprawdzić, zobaczmy sobie na mapie. O, mamy tutaj opcję właśnie, jak mamy włączoną opcję Aircraft Heading Up, to pokazuje nam się właśnie linia i nasz heading magnetyczny, którym lecimy i rzeczywiście jest to 0. Tu z jakichś powodów mam chyba przekłamanie nawet, bo właśnie, zobaczmy sobie teraz True Heading, czyli geograficzny kurs. I też ustawmy sobie geograficzną północ. Czy on tu się ustawi na 0? No niestety nie. Tak, niestety nie, więc nie wiem, czy ma tu jakieś teraz przekłamanie ten samolot.
Tak, bo tutaj właśnie deklinacja magnetyczna, jestem nad Wrocławiem, w okolicach Wrocławia, i deklinacja magnetyczna w tym miejscu wynosi ponad 5 stopni na plusie, na wschód. No i to rzeczywiście pokazuje nam tutaj ten kompas na mapie. Tak, lecimy kursem 3, 5, 4. Naszym kursem, to jest właśnie kurs magnetyczny, tak, bo mamy geograficzny na północ. Przełączę się teraz na heading back i na przykład wejdźmy sobie w zakręt na wschód, na 90 stopni. No i teraz autopilot będzie wykręcał na 90 stopni. OK, wykręciliśmy. Tak, i tu mamy, no, prawie 90. O, teraz pokazuje nam prawidłowo 90 też. A to ciekawe, a jak dam mu true heading? Tak, odbija trochę w lewo. A, tylko na true heading na 0. Na 90 też chciałem. No jest 85, czyli o te 5 stopni różnicy, także no w miarę by się zgadzało, chociaż nie wiem dlaczego na północ tak dziwne troszkę wartości pokazywał, no ale w ten sposób sobie kontrolujemy właśnie jakim kierunkiem chcemy lecieć, czy to magnetycznym, czy geograficznym. Ja tu sobie wykręcę jeszcze na południe 180. Tu jest też co ciekawe taki niuans trochę, że jak tutaj o, mamy kursor i sobie coś piszemy, to żeby autopilot, jak sobie zmienimy wartość, to żeby autopilot zadziałał, to musimy ściągnąć ten kursor, czyli jakby zdjąć fokus z tego pola do pisania. Możemy to zrobić po prostu klikając na inne pole albo klikając tabulator, tak? Wtedy kursor nam znika i wtedy to oznacza jednocześnie aktywowanie tej wartości. Coś mi tu widoczność siada. Mam nadzieję, że pogoda mi się nie zepsuje za bardzo zaraz. Dobra. Kolejna opcja to jest nav 1 dla trzymania kursu, czyli dla tej igły dewiacyjnej kursu. Tutaj to oczywiście jest nastaw dla wora albo lokalizera, czy też inaczej ILS-a, żeby nam tutaj autopilot trzymał wybrany radial. A tutaj radial akurat w tym samolocie nie mamy też wora, więc musielibyśmy się też posłużyć radiem, po prostu okienkiem radia najpierw. O tutaj musimy sobie nastawić dla nav 1 częstotliwość na wora czy ILS-a i dla wora jeszcze musimy podać kurs. Czy też właśnie radial, jakim chcemy lecieć. No i wtedy włączamy tą opcję, żeby nam trzymał ten dany radial. No teraz tam mam coś wybrane pewnie randomowo, więc gdzieś tam mi zakręca, więc wrócę na true heading. I kolejna opcja, trzymanie prędkości. No jak teraz mam 0, no to po prostu dam o trzymanie prędkości 0, no to samolot zwolni do 0 i przeciągnie, więc wyłączę to na razie. Zwiększę ręcznie przepustnicę. OK. Dobrze, nawet za dużo. Ale ustawmy sobie prędkość, niech będzie na przykład 80 węzłów i włączmy sobie tą opcję. I tu mamy pierwszą opcję, jaką teraz włączyłem, to jest utrzymywanie prędkości poprzez przepustnicę. Czyli teraz samolot odciął ciąg, odciął przepustnicę. On jest nawet na samym dole. Po to, żeby samolot zwolnił do 80 węzłów, tylko ja mu muszę teraz pomóc. Troszkę zadzierając nos do góry, bo w ten sposób to nigdy nie osiągnie 80 węzłów. Albo jeszcze inaczej, pomogę sobie, żeby mi trzymał prędkość, tak, vertical speed na 0. Co zaraz sobie omówimy, ale tak, o, widzimy, że teraz prędkość, tak, żebym leciał poziomo, tak, i trzymam mi teraz prędkość 80, tak jak sobie zażyczyliśmy, to na razie zamknę, dobra, ok, jest 80, no i teraz mu powiem, że na przykład ma trzymać 90 węzłów, czyli ma przyspieszyć, no i przepustnica poszła na maksa, nawet na czerwono mi się tu wszystko pozapalało, tak, i dochodzi tutaj do 90 i już może przepustnicę odciąć. No jest jeszcze druga opcja trzymania prędkości.
poprzez pitch, czyli kąt pochylenia też nosa samolotu, góra czy to dół. Ja teraz wyłączę, żeby to zrobić, wyłączmy sobie tutaj tą opcję, żeby on mógł tutaj sterować sobie kątem pochylenia. I no i teraz powiedzmy mu, że ma trzymać prędkość, dajmy mu 70 węzłów, czyli żeby zwolnił, ale poprzez utrzymywanie kąta pochylenia nosa samolotu, czyli włączmy to. No i żeby tutaj wszedł na 70 węzłów prędkości, no to musi zadrzeć nos samolotu do góry, no i właśnie to zrobił autopilot. Tak, zadziera nos do góry, żeby tutaj zbić prędkość. A przepustnicę trzyma tak jak trzymał. Przepustnicy w ogóle teraz nie rusza. Tak jak sobie ustawiliśmy, tak ona sobie jest. No i trzyma mi teraz 70 i stara się właśnie tak lecieć. Czyli teraz będzie w zasadzie ciągle utrzymywał nos pochylony do góry, po to, żeby trzymać prędkość zadaną. Jeżeli chcemy przyspieszyć, zobaczmy jak przyspieszy, dajmy do 100 węzłów teraz nawet. No i teraz oczywiście, żeby przyspieszyć, to samolot musi zniżyć nos w dół i schodzimy w dół. O, troszkę turbulencji. No i teraz mocno zanurkował, żeby wejść na 100 węzłów. I przepustnica tak samo, przepustnica stoi w miejscu, a tutaj samolot tylko operuje kątem pochylenia. Dobrze, ja mu tutaj dam może jednak utrzymywanie przez przepustnicę. I może zejdziemy z prędkością do 90 węzłów. Ok. I zobaczmy sobie kolejne opcje, kolejny zestaw opcji do właśnie wysokości czy naszej prędkości pionowej. Pierwsza opcja to jest vertical speed, czyli po prostu utrzymywanie prędkości pionowej, czyli wartości tutaj na tym wariometrze. No w tej chwili mocno nurkuje, więc ustawmy sobie na razie 0, co już widzieliśmy, czyli włączamy też tutaj opcję, żeby trzymał nam tą control vertical speed w tej chwili i wyrówna nam na 0. I to się właśnie dzieje. Tak, i wyrównuje nam na 0. Jednocześnie stara się trzymać 90 węzłów i wyrówna nam na 0. No, chcemy na przykład wzbijać się 100 stóp na minutę. Te wartości to są właśnie stopy na minutę. Mamy 100 stóp na minutę, zmieniamy fokus i teraz nam wejdzie na 100 stóp i mamy 100 stóp na minutę. Ja tu sobie pomagam trochę przyspieszając czas, żeby to nie trwało zbyt długo. No i chcemy zniżać, dajemy na przykład 300 stóp na minutę zniżania. Więc dajemy na minusie wartość minus 300 i wchodzi na minus 300. I jest minus 300 i teraz będzie trzymał taką wartość. I kolejna opcja to jest pitch hold. Pitch hold, czyli utrzymuj kąt pochylenia nosa samolotu do góry, czy to w dół. No i teraz mamy 0 stopni. Tu akurat mamy właśnie w stopniach. No i teraz daliśmy sobie pitch hold 0. No to akurat wyrówna nam tutaj, no tu akurat powinniśmy na to patrzeć. Tu mamy tak podziałkę stopni w górę czy to w dół. No i dajmy sobie, żeby trzymał na przykład 3 stopnie w górę nos samolotu. No i teraz zadrze nam nos samolotu o 3 stopnie do góry. No i to się właśnie dzieje. Chcemy w dół, to oczywiście wartość ujemna. Minus 3 stopnie nos w dół i nos idzie w dół o 3 stopnie. I kolejna wartość tutaj, kolejna opcja to jest trzymanie flight path angle. Flight path angle, czyli ścieżka, po której rzeczywiście samolot leci, ale też jeżeli chodzi o zniżanie czy opadanie. I to też podajemy w stopniach, czyli możemy podać na przykład 3 stopnie do góry na plusie i włączamy tą opcję. No i teraz samolot będzie trzymał rzeczywistą ścieżkę, po której będziemy lecieli na 3 stopnie do góry. No i tak samo wartości ujemne to jest na minusie, tak? Czyli teraz będziemy zniżali. Nasza ścieżka, rzeczywista ścieżka, po której będziemy lecieli, będzie wynosiła też teraz minus 3 stopnie. Dobrze, wyrównam na razie na 0. No i teraz rodzi się pewnie też pytanie, czym się to dokładnie różni, ten pitch hold od flight path angle hold, bo opcje są bardzo podobne. To jak widzieliśmy, w zasadzie niewielka jest różnica, jeżeli chodzi tutaj o ten pokaz, który ja wam tutaj teraz pokazuję. Więc żeby to sobie tutaj zademonstrować, o co chodzi, znalazłem taką grafikę w internecie, która tutaj właśnie pokazuje, czym co jest. Także zobaczmy sobie, tu mamy pitch angle, tak? Czyli ten kąt tutaj, pitch hold. Pitch angle to jest oczywiście kąt od horyzontu do tutaj, widzimy, jak tutaj mamy zadarty nos samolotu.
Czyli widzimy tutaj linię, która mamy jakby przedłużenie kadłuba. Dokładnie mówiąc, jest to bardziej cięciwa profilu skrzydła. Tak więc widzimy, że to jest ten nasz pitch, czyli to, jak sobie nos kadłuba samolotu zedrzemy do góry. A tu mamy flight path angle. Tu widzimy, że mamy tutaj jakiś wektor po prostu. I to jest rzeczywiście wektor, po którym leci, jakby ścieżka, po której leci samolot. No to mamy wektor prędkości też pokazany, tak? Velocity. Czyli jest to wektor i ścieżka, po której leci rzeczywiście samolot. Mimo, że nos zadarty jest wyżej, to lecimy troszkę pod niższym kątem. Tak, bo to, że mamy nos zadarty do góry, to wcale nie oznacza, że właśnie w tę stronę lecimy. Nie, możemy lecieć w tę stronę, a wręcz możemy nawet zniżać, tak? To widać na przykład, jak samolot ląduje. Mamy ścieżkę schodzenia na przykład minus 3 stopnie w dół, bo schodzimy do lądowania, ale nos samolotu jest zadarty do góry, żeby właśnie zwiększyć kąt natarcia, żeby zwiększyć siłę nośną, bo lecimy wtedy z bardzo niskimi prędkościami, więc wtedy nos jest zadarty do góry, więc wtedy pitch angle jest na plusie, a flight path jest na minusie. Tak, także tak może być. No i tutaj mamy jeszcze angle of attack. Angle of attack, czyli kąt natarcia. No i z tego tutaj, z tej grafiki wynika, że właśnie angle of attack plus flight path daje nam pitch angle. Także tak tu mamy fajnie to zobrazowane i tutaj jeszcze możemy zobaczyć, że właśnie nasz pitch angle jest tutaj poprzez tą kropeczkę, tak, możemy sobie i poziom skrzydeł możemy sobie zobaczyć. Tu chyba będzie 10 stopni, chociaż nie jestem pewny, jak ta podziałka jest tu zrobiona. Ale tu chyba jest 10 stopni. Tak jest, czyli nos zadarty jest tutaj do góry, a na przykład 10 stopni. A tutaj tym zielonym ptaszkiem jest zaznaczony flight path, czyli rzeczywista ścieżka, po której leci samolot. No i tu mamy zadarcie tam, nie wiem, 5 stopni powiedzmy około. Więc widzimy, że ten kąt jest mniejszy. No i tym się tutaj właśnie różnią te opcje pitch hold i flight path angle hold. I co ciekawe, ten flight path angle hold jest dodany do wersji deweloperskiej na razie. W wersji stabilnej FlightGeara 2020.3 na ten moment wciąż mamy jeszcze tutaj angle of attack hold, czyli trzymaj tutaj właśnie kąt natarcia, a nie ścieżkę, po której rzeczywiście chcemy lecieć. Ale rzeczywiście duże samoloty liniowe mają coś takiego jak trzymanie flight path angle. I tutaj dlatego tutaj zostało to podmienione. I może i właśnie bardzo dobrze. Także idąc dalej, mamy kolejną opcję, jest to altitude hold, czyli po prostu trzymaj wysokość, zadaną wysokość. No i tutaj mamy daną wysokość. No jak teraz sobie włączę tą opcję, to samolot mi zanurkuje, żeby trzymać wysokość 0 i będziemy mieli spotkanie z ziemią, więc musimy tutaj najpierw sobie najlepiej wpisać wartość. Ja sobie na przykład wpiszę, no teraz jestem na 3000, no dajmy sobie 2500 i dajemy, zaznaczamy tą opcję. No i po prostu samolot zniża tak, nawet gwałtownie. Tu się raczej nie ceregieli, tak żeby trzymać wysokość 2500 stóp. Teraz mamy 3000. No i wyrównujemy na 2500. No, wyrównuję. Przyspieszę czas, niech wyrówna. No, jest jakaś tam troszkę różnica. Może z ciśnieniem, nastaw ciśnienia. By oznaczało, że mamy mniej więcej takie ciśnienie. Tak, i jesteśmy na 2500. No jeżeli damy sobie teraz na przykład 3000, to oczywiście samolot zacznie się wzbijać i właśnie to robi. Tu akurat bardzo ostro się wzbija. Też trzeba uważać właśnie na tą opcję, zwłaszcza jak lecimy takim małym samolocikiem jak ja teraz, bo on bardzo ostro się wzbija. Jakbym sobie tutaj ustawił dosyć wysoką wysokość, nie wiem, 8000, to prawdopodobnie prędzej bym przeciągnął niż wszedł na tą wysokość. Bo mi się tu wzbija nawet 900 stóp na minutę. No i wchodzimy na 3000, tak? I powinien mi się ustabilizować, tak? Jest 3000, no troszkę przestrzelił. Tak, ale ogólnie właśnie o to chodzi, żeby trzymać tutaj sobie wysokość. No i też właśnie uważajmy przy małych samolotach, żeby też nie przeciągnąć. Wtedy może lepiej sobie używać vertical speed i się stopniowo pomału wzbijać, żeby tutaj wejść później na daną wysokość i sobie wtedy aktywować alt hold, jak już jesteśmy blisko tej zadanej wysokości. I kolejna opcja to jest AGL hold, czyli utrzymuj tutaj wysokość nad terenem i tutaj akurat zbliżam się chyba do górzystego terenu, tak, mamy tu jakieś górki. Więc ustawmy sobie na razie też, tak, zanim włączymy tą opcję na zero,
co oczywiście też oznacza spotkanie z glebą, więc lepiej ustawmy sobie najpierw wysokość. Dam sobie na przykład 1000 stóp. I teraz włączmy sobie tą opcję. No i samolot zniża tak, żeby utrzymywać teraz wysokość 1000 stóp, ale nad terenem, tak? Bo ta pierwsza opcja to jest 3000 bym miał nad średnim poziomem morza. A teraz schodzimy 1000 stóp nad terenem, przyspieszmy sobie czas. To akurat właśnie tą opcję fajnie widać, jak ona działa, kiedy mamy górzysty teren. Może troszkę wykręcę w prawo na kurs 190. Tak, teraz już jestem 1000 stóp nad terenem i to widać, że samolot trzyma. No tam są jakieś góry, ale nawet duże. Nie wiem, czy nie przeginka. Postaram się tam dolecieć. No nie wiem, czy tak dla takiego małego samolotu, on ma właśnie małą wydajność silników, więc nie wiem, czy pod taką górę ten samolot się wzbije. No, zobaczymy. Już mam tak wyczerpanie baterii na połowę. Tak, także teraz chodzi o to, że jak będą wzniesienia, tak jak tutaj, zbliżamy się do jakiegoś górzystego terenu, no to samolot będzie się ostro wzbijał, tak żeby ciągle utrzymywać 1000 stóp nad terenem. A jeżeli teren będzie opadał, no to samolot też opada, żeby właśnie też utrzymywać te 1000 stóp, ciągle utrzymywać 1000 stóp nad terenem. No zobaczmy, jak sobie tutaj poradzi z tym terenem górzystym, do którego się zbliżam. No tutaj dla bezpieczeństwa moglibyśmy sobie ustalić oczywiście wyższą wysokość, wtedy będziemy mieli większy margines na błędy, bo tutaj też właśnie kwestia tego, czy ten samolot podoła temu zadaniu, ale może sobie da radę, zobaczymy. Dobra, jeszcze przyspieszę. No i teraz lekko wzbija, tak, jest wzbijanie, no bo mamy teren górzysty, tak, a on chce trzymać 1000 stóp, tak mu zadałem, więc teraz opada, bo jest dolina, a teraz znowu idzie do góry, bo znowu mamy górkę. No i tak dalej, tak, i tak właśnie ta opcja wygląda. Nawet sobie, ależ podmuchy. Nawet sobie jakoś radzi. No teraz będzie wielka dolina, pewnie zanurkuje, ale zaraz będzie musiał lecieć do góry. Okej, daję nura. I do góry. No i tak wygląda ta opcja. Dobrze, ja mu tu wejdę na 3000. To w sumie jestem na 3000. Nawet jestem wyżej. Chciałbym wejść może na 4. Tak, i ostatnia opcja, jaka nam została tutaj, to jest nav 1 glide slope, czyli po prostu utrzymywanie ścieżki schodzenia przy podejściu na ILS. Także tak samo jak tutaj dla trzymaniu headingu dla nav 1. Tak samo tutaj musimy sobie ustawić oczywiście dla radia nav 1, musimy sobie ustawić częstotliwość pod nasz ILS, gdzie chcemy lądować. To też robimy w radiu oczywiście i zaznaczamy sobie tą opcję. No, samolot powinien przechwycić ścieżkę ILS i wylądować tutaj wedle wskazań tego przyrządu. Także to tyle w tym odcinku. Tak wygląda tutaj domyślny autopilot we Flight Gear i jego wszystkie obecne opcje w wersji deweloperskiej jeszcze, ale ten autopilot też w wersji deweloperskiej został poprawiony tak właśnie jeszcze na marginesie, bo jednak tej wersji stabilnej na przykład heading mocno szarpał, ten wolantem samolot mocno szarpał, jeżeli miał zmienić kurs, też potrafił przestrzelić utrzymywanie kursu czy wysokości, chociaż tutaj też widzieliśmy, że troszkę przestrzeliwał, ale nie wiem, czy to nie specyfika jakieś błędy jeszcze tego samolotu, który jest we wczesnej fazie produkcji. Może jakbym wziął Cessnę, by to lepiej wyglądało. Tak, ale tutaj teraz ten autopilot w wersji tutaj Flight Geara deweloperskiej już jest dużo lepiej poprawiony i dużo lepiej się zachowuje. Już znacznie lepiej wyrównuje, nie przestrzeliwuje i też nie szarpie tak mocno wolantem przy zakrętach, więc tutaj
no ten autopilot też został mocno poprawiony i też właśnie, jak mówiłem wcześniej, usunięto opcję Angle of Attack Hold, a dano właśnie Flight Path Angle Hold. Także dobrze, to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i cześć, do następnego.